Niech będzie Pan Jezus pochwalony. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do pochylenia się nad Słowem na jutrzejszy dzień. Pomódmy się słowami Psalmu Responsoryjnego z jutrzejszej liturgii, do którego tekst został zaczerpnięty z pierwszej księgi Kronik. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź błogosławiony o Panie, Boże, Ojca naszego Izraela na wieki wieków. Twoja jest, o Panie, wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje. Do Ciebie, Panie, należy królowanie. I ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi. Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim moc i siła. I ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko. Amen. Z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 6, wersety od 7 do 13: Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby. Ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, Wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych, na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów, oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Jezus przywołał do siebie dwunastu. Formacja Dwunastu w sposób szczególny związana jest z budowaniem więzi, bliskości, zaproszenia do dzielenia życia, współuczestnictwa. Kiedy Jezus wybiera apostołów już na początku swojej działalności, Marek zanotował, że wybrał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I taka jest logika bycia uczniem. Bycia apostołem. Jezus ich przywołuje, a oni przychodzą do Niego. Każdego zaprasza po imieniu, jakby chciał zaznaczyć o osobistym charakterze zaproszenia. To jest intymna relacja, więź, która rodzi się między Jezusem i tym właśnie uczniem. W tym przywołaniu i przychodzeniu Zawarte jest konkretne życie, konkretna historia, wydarzenia, przeżycia, porażki, zmagania, lęki, zwycięstwa i uniesienia, zawsze jednak prześwietlone miłującą obecnością mistrza. Znamienne jest, że w tej relacji zawsze inicjatywa wychodzi od Jezusa. On jest tym, który zbiera, gromadzi, odnajduje, przygarnia. On jest tym, który posyła i wyposaża na drogę, mówiąc jednocześnie do serca: Znam Twoją historię, wystarczy Ci mojej łaski. Zanim wysłał, najpierw przywołał. To, z czym idę do ludzi, zakorzenione jest w tym, co się wydarzyło, gdy spotkałem Jezusa. Móc właśnie tak konstruować każdy dzień. Budzę się rano, czuję w sercu, jak jestem przywoływany przez Niego. Budzący się dzień jest jakby zaproszenie, by dać się pociągnąć. To prawda, ja się ociągam. Źle spałem dzisiaj. Przygniata mnie ogrom obowiązków, którym będę musiał stawić czoła. Czuję jeszcze opary wczorajszych niepowodzeń. I wiele jeszcze innych, ciemnych chmur gromadzi się nad moją głową. Kołdra mnie przygniata. Kto mi odsunie ten kamień od grobu? Pozwolić, by jego ciepły głos. Przebił się przez te wszystkie przeciwności. I usłyszeć: Przyjdź. Czekam na ciebie. Właśnie dziś. Teraz. U początku tego dnia. Przyjdź. Przypomnij sobie, że przecież cię kocham. Jesteś moim dzieckiem. Przyjdź, bo bardzo cię potrzebuję. Potrzebuję twego serca tej wrażliwości. Przyjdź, ja jestem z Tobą. I kiedy już tak pozwolę się przytulić, jak nowonarodzony krzyknę, oto ja, poślij mnie. To pierwsze zdanie naszej dzisiejszej perykopy przywołuje jeszcze jedną myśl – którą chciałbym zaproponować do przemodlenia. Słyszymy, że Pan Jezus wysyła apostołów po dwóch. Widzimy tutaj zasadę, według której sprawa jest wiarygodna, kiedy opiera się na świadectwie co najmniej dwóch osób. Możemy też pomyśleć tak po ludzku: we dwóch będzie im raźniej, tym bardziej, że jest to ich pierwsza misja. Ojciec Gargano proponuje spojrzeć na to głębiej, odwołując się do samego słowa. Jezus wysyła ich w swoje imię, udziela im swojej władzy. On ma być dla nich jedynym zabezpieczeniem. Co ma być tego gwarancją? Braterstwo. Czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza. Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Apostołowie potrzebują siebie nawzajem, by Jezus mógł być z nimi. To prawda, żebym nie skupiał się na sobie, nie szukał zabezpieczeń w ludzkich możliwościach, nie uciekał się tylko do ludzkich mądrości. W argumentowaniu swojej misji czy powołania, pomogą mi Jezusowe pouczenia bez chleba, bez pieniędzy, bez dwóch sukien, by nie udawać kogoś, kim nie jestem i tak dalej. Ale to, co najskuteczniej może ograniczyć moje skupianie się na sobie, a nie na Jezusie, to mój współbrat. Im bardziej jesteśmy razem, tym bardziej Jezus jest. Z nami. Ileż to razy wydaje się, ten, że ten drugi to nie pomoc, tylko przeszkoda. Sam zrobię lepiej, sam zrobię szybciej. Jak trudno się dogadać, zrozumieć. Nigdy nie masz pewności, co ten drugi wymyśli. Mam wrażenie, że to jakaś strategia złego. Tak inwestować w nasz indywidualizm, byśmy nie byli zdolni być razem. Tak akcentować nasze osobiste potrzeby, by potrzeby innych stały się zagrożeniem dla naszych interesów. Tak odseparować nas od siebie, by jedyną możliwością spotkania było udawanie kogoś, kim nie jestem, w zamian za polubienia w sieci. Prośmy, byśmy potrafili uwierzyć, że więź braterska otwiera nas na moc Chrystusa, że najskuteczniejszą obroną przed zakusami złego jest rezygnacja z siebie w miłości do brata. Uwierzyć, że jesteśmy sobie potrzebni, by mieć gwarancję tej szczególnej władzy, która płynie z faktu, że On sam jest pośród nas, zapewniając nam siłę konieczną do pokonania duchów nieczystych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.